Wiecie, czego mam dość w paradokumentach? Odcinków, które mają sens. Czyli odcinków o miłości, zdradzie, codziennym życiu, ale tego mam dość. Dlatego dzisiaj będziemy oglądać sobie program, który nie ma absolutnie żadnego sensu, czyli oczywiście program pod nazwą Idealna Niania. I mówiąc, że nie mają absolutnie żadnego sensu, mam naprawdę to na myśli. W jednym z odcinków jedna z dziewczyn okazała się wiedźmą. Jak to się stało? Jak to pani zrobiła? Czy choćby inny odcinek, gdzie jeden z mężczyzn sądził, że jest Elvisem. Ale obiecaj! Nigdy nie dostaniesz nianią! Obiecuję! Dobra, kochani, więc przygotujcie się na absolutne szaleństwo, ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście jak zawsze łapka w górę i subskrypcja, no dajcie tego suba, dajcie, idziemy po milion, a także wejdźcie na mojego Instagrama. No i teraz już oglądajmy. Zapraszam! Z Magdą znamy się od 10 lat, 8 lat jesteśmy po ślubie, żyje nam się wspaniale, mamy dwójkę cudownych dzieci. Nie powiedział nikt nigdy. I jeszcze jedną rzecz chcę zaznaczyć, od razu zauważyłem Thermomixa. Ci ludzie są polską elitą. Tomek to bardzo czuły i kochający mąż, jako tata jest bardzo cierpliwy, aczkolwiek wymagający. Staramy się prowadzić z Magdą aktywny tryb życia. Ale z dwójką dzieci niestety jest ciężko. No na przykład, chciałyśmy bawić samochodzikami na dywaniku, a ten gówniak mi przeszkadza cały czas. Zawsze marzyłam o karierze dziennikarki. Zrobiłam studia w tym kierunku. Zanim na dobre jednak rozpoczęłam karierę, na świat przyszła moja córka Julka. Julka, uciekaj! Nawet nie wiesz, co się zaraz wydarzy. Nawet nie wiesz, jakie nianie do ciebie przyjdą. Ignaś jak to Ignaś, no pomimo 3 latek jest samodzielny, bardzo samodzielny, ale wymaga jeszcze opieki. To bardzo fajne dzieciaki, żywiołowe. Każde dziecko w tym wieku musi wybrać jedno z 3 zainteresowań. Samochodziki, dinozaury, maszyny budowlane. Ten chłopiec ewidentnie wybrał samochodziki. Magda trochę panikuje. Nie potrafi sobie wyobrazić, że zostawi dzieciaki na 2 godziny z obcą osobą. Ale ja uważam, że wszystko pójdzie gładko. O Jezus Maria, pan chyba tego programu nigdy nie oglądał. Zatrudnienie niani i powrót do pracy będą to dla mnie 2 duże wyzwania. Intro możemy skipnąć, no nie jak zawsze. Ale naprawdę mnie tak kocham, że w tym intrze jest kobieta, która pali szluga nad dzieckiem, nad kołyską. To jest tak niesamowite. Magda jako pierwszą zdecydowała się zaprosić panią Marię, 67-letnią mieszkankę pobliskiej wsi. Bardzo zależy mi na tej pracy. Tak, słyszałam, że pani bardzo zależy na tej pracy. Ale dlaczego pani zależy na tej pracy, tak w sumie? O, wie pani, to jest bardzo dobre pytanie. Słyszała pani może o pieniądzach na jedzenie? Absolutnie kocham, jak podczas rozmów kwalifikacyjnych z reguły pada to pytanie. Czego pani oczekuje od tej firmy? Nawet o pieniędzy, duh! Proszę państwa, jadę do córki, wiozę jej drób i jajka. Dla państwa też coś przywiozła. Zobaczyć, jaki kurczak. Taki nadziany łapkami. Sama go chowałam i sama go zabiłam. Rosołek będzie cycuś. Jezus Maria, sama go hodowałam, sama go zabiłam. Sobie wyobrażam, że ta pani, nie wiem, zaprzyjaźniła się z tą kurką. Najlepsi przyjaciele. I gdy nadszedł odpowiedni moment... Naprawdę sama pani go zabiła? Tak, a co to, pani nie zabije kurczaka? Nie. No cóż to z pani za gospodyni? Przepani, nie zabiję kurczaka. Moje kurczaki przychodzą do mnie w takich kosteczkach. To się nazywa kostka rosołowa. Jakie doświadczenie pani ma, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi? O, proszę panią, moja ty kochaniutka. Oj, proszę panią, moja kochaniutka. Ja 6 dzieci wydałam na świat. 5 z nich jest w więzieniu, ale ta 6 dziewczynka się udała. Prawnikiem jest. I próbuję teraz pozostałą 5 wyciągnąć z więzienia. Wychowywałam swoje dzieci, dzieci sąsiadów, wnuki. U ciotki też były dzieci, wychowywałam. Na wsi się dzieci jeden drugiemu chowa. Trzeba sobie pomagać. Nie to, co w mieście. Proszę pani, to jest wszystko bardzo ciekawe, ale kiedy będzie rosół? Ja czekam na ten rosół. Jak się takie kury chowa, jak się chowa świnki, koniki, krówki. Jak się potem te krówki i świnki zażyna? No wie pani, codzienne życie na wsi. Ale nie będzie pani zabijała przy dzieciach takich kurczaków? No skoro, proszę panią, tego przy dzieciach się nie robi. Można pokazać tylko, jak się to chowa. Pani Maria, pomimo swojego... wieku, wydawała się bardzo eko. Pani Maria wydaje się naprawdę wspaniałą, ciepłą osobą. No taka idealna babcia. Perfekcyjna osoba do wychowywania dzieci.
No dobra, teraz przekonajmy się, co z nią jest nie tak. Bo umówmy się, znając ten program, coś z nią bardzo na pewno jest nie tak. Odezwiemy się. Zadzwonimy. Bardzo dziękuję i życzę Państwu smacznego. My dziękujemy bardzo za kurczaka. Rodzina bardzo miła, dzieciaki wychuchane. Dla mnie za nowocześnie, ale nie będę wybrzydzać. Mają w domu ten cały prąd. Zanim Magda i Tomek przedyskutują pierwszą kandydatkę, jako drugi na rozmowę umówił się 27-letni Jacek. Dobra, kochani, temat zamknięty. Jacek zostaje moją nianią. Możecie mówić, co tylko zechcecie. Prawda jest taka, że te dzieci z Jackiem na pewno się nie będą nudzić. Dziś ludzie zapomnieli o pierwotnych wartościach. Ja sam pracowałem kiedyś w korporacji. Ale kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego z tej korporacji mnie wyrzucili. Może ma taki związek z tym, że codziennie do pracy chodziłem z łukiem. Jednak zamieszkałem w lesie. I to jest idealne miejsce dla dzieci. Wspaniała zabawa oraz szkoła życia. Dorosły mężczyzna przebrany za łucznika chce zabrać twoje dzieci do lasu. Ja bym się jeszcze nad tym zastanowił. Dzień dobry, szlachetny panie. A pan to z jakiegoś planu firmowego tutaj wyrwał? Nie, ja tu z lasu. Proszę pana, ja jestem potomkiem Robin Hooda. Robin Hooda? No tak, jak mogłem zapomnieć. Robin Hood był Polakiem. No i w naszym domu zjawił się kosmita. Kłaniam się, milady. Dzień dobry. Z tego, co widzę u państwa, to sporo zbytków. Ja bym raczej tego pana nie zatrudniał. Jest bardzo duża szansa, że podczas pierwszego dnia wyniesie nam całą elektronikę z domu i ją odda biednym. Nie jest panu wstyd, że pan pławi się tutaj w bogactwie, gdy inni przymierają głodem na mrozie? Facet w rajtuzach. Zwykły zwodziej w przebraniu. Państwo się śmieją, ale ja państwu pokażę sztuczkę. Proszę, proszę, proszę. Brzmi ciekawie. Oraz położyć sobie na... Poważnie? Tak. I w tym momencie, proszę pana... Tak się nie dzieje bawić. Proszę mi zaufać, poznał mnie pan w końcu tylko 5 minut temu. Dlaczego mi pan nie ufa? Wystarczy, wystarczy. No, my do pana zadzwonimy, jak się zastanowimy, spokojnie. Ale ja nie mam telefonu. A i tak zadzwonimy. Ale, spokojnie. Wyślemy gołębia. O, gołąbkiem. No. A na razie tak, proszę, spokojnie, chodźmy, prowadzę pana. On by na pewno nie mógł być twoją nianią. Pani nawet nie ma pojęcia, na ile przygód ten chłopak by zabrał pani dzieci. One by miały zajebiste dzieciństwo. Spądzili. Ale jest w tej rodzinie potencjał. Jeśli tylko mnie zatrudnią, to ubodzy tutaj mogą liczyć na szczodre dary. Jezus Maria, błagam, że go nie zatrudnili. Nie bądźcie aż tak zdesperowani, błagam. Ostatecznie po krótkiej dyskusji Magda i Tomek decydują się zaprosić panią Marię na dzień próbny. Przynajmniej te dzieciaki tutaj to będą jak drożdżowe bułeczki, takie zdrowe będą. Ja to się bardziej czuję jak jagodzianeczka, pełna cukru. Niech państwo idą załatwiać swoje sprawy i proszę się o nic nie martwić, ja się tutaj rzetelnie będę chciała zająć dziećmi. No mamy nadzieję, że pani sobie poradzi z nimi. Mam nadzieję, że pani sobie z nimi poradzi. Proszę spojrzeć, jacy pojebani. Czy pani Maria, miłośniczka tradycji wiejskich kurczaków, odnajdzie się w nowoczesnym domu Magdy i Tomka? Jakie atrakcje zafunduje ich dzieciom? Ukrytym w domu kamerom nie umknie żaden szczegół. O Jezus, ale co tu wam dać jeść? Jeden wielki syf. Jaki syf? Same dobre rzeczy już mamy. Dobre. Ja wam coś zrobię dobrego. Tu mam i mięsko. O Jezu, co to jest? Jakie pyszne masełko. Jelita? No masło to okej, to się zgodzę, wow. Na jelita. Ja się szczycę tym, że raczej zjem wszystko. Ale nie tym razem. I wiejska kiełbaska. No sam bym zjadł taką wiejską kiełbaskę. Wypycha się takim mięskiem, takie jelitka. Nie mogła zrobić tego w domu, to tylko u nas w mieszkaniu. Wow, wow! Kiełbasa powstaje z wypełnionych jelit? To ona nie rośnie na drzewach? Podoba ci się to, Julia? Mhm. Takie robienie kiełbaski? Tak. Swojska. Pewnie dobra. Ten stary jak się na to kiełbasę napalił, Jezu! A zobacz, ja mam jeszcze jajka od swoich kurek. Popatrz. Wszystko potrafi dzieciom wcisnąć. Tu będziemy wieszać kiełbaski zrobione. Widzisz? I tak je robi teraz z tymi kiełbaskami. Trzeba je tu ładnie powiesić. I później będzie się je wędzić.
Wilka się kiełbasy nawpierdziela, to potem ludzie chcesz kogiel mogiel? Ej, surowe jajka, przecież oni salmonelli dostaną. Takiej mama nie robi, na pewno. Normalnie się pożygam, jak się patrzy na te jajka. A to zdrowe. Na gardełko na wszystko. Na gardełko na wszystko. Przepani, proszę nie kłamać. Każdy wie, że na gardełko najlepsze są plasterki cebuli w skarpetach na noc. O Boże złoty, coś ty zrobiła. No pochlapała się, no. Musimy to szybko zaprać, bo jakby mama zobaczyła... Jaki problem? Jest pralka. Czy nie musi tego prać od razu? No pewnie, że nie. Wystarczy wsadzić do kosza i na pranie już. Po co ta miska? Nie. No i zobacz, jak się pięknie pierze. Zaraz żadnej plamy nie będzie. A czy ona myśli, że my mamy jakieś klepisko zamiast podłogi w domu? Widziałaś taką pralkę? Taka pralka jest wspaniała. Nie trzeba prądu. No kto w XXI wieku robi pranie za pomocą tarki? Proszę pana, lepiej się uciszyć. Widział pan aktualne ceny prądu? Lepiej tej pani posłuchać, ona mówi z sensem. Czekaj, bo tutaj popatrz, ile tu jest mokrego. Przecież to nie jest do podłogi, to jest drżące. Jeszcze ręcznik tu wzięła. A potem tym ręcznikiem, jak już będzie w tym płynie, dziecku twarz wytrze, bo jest brudne. Głupia baba myła podłogę wybielaczem i zostawiła otwarte przy dzieciach. No po prostu brawo. Halo. Romek, jak ty siedzisz już w tym pierdlu, to weź tam sieć i nie dzwoń do mnie codziennie, co? Twoja siostra próbuje cię wyciągnąć, uspokój się. Romek, rany boskie, z tobą zawsze są problemy. No co ty, nic nie umiesz zrobić, chłopie? Ty jesteś z miasta czy ze wsi? Skądżeś ty się taki wziął i urodził? No dobra, no to jak już nie dajesz rady, to przyjedź. Co przyjedź? Kto przyjedź? Łachudra wstrętna, taki chłop, że rany boskie. No mąż pani Marii to musi mieć z nią przerąbane. Coś ciebie za chłop, nieudacznik taki, ze wsi jesteś, z miasta. Chodź, Maryna, chodź. Patrz się, kozę przyprowadziła. Ja nie mogę. Nie wiem, dlaczego się pan dziwi, ale to jest zupełnie normalna rzecz w Warszawie. Myśli pan, że jak my się po Warszawie poruszamy, że wszyscy Uberem jeździmy? Nie! Każdy z nas trzyma w mieszkaniu kozę i sobie na tych kozach jeździmy, no duh! Matko jedyna. Ja tu ją zaraz wam wydoję. Nie no, koza w domu to jest przesada. A idź, daj mi spokój. Tak. Bardzo. Dzień dobry. Co tu się stało? Dzień dobry. Śmierdzi. Kiedy wpadliśmy do domu, strasznie było czuć kozą. Straszny smród. Miała się pani zająć dziećmi, a nie kozą. Ale proszę pani, ja wszystko dzieciom porobiłam. Proszę. Ale dlaczego pani się w ogóle denerwuje? Wychodząc z domu miała pani dwójkę dzieci i opiekunkę dla nich. Wracając ma pani dwójkę dzieci, opiekunkę dla nich i darmową kozę! Może powinnam się uśmiać z tej kozy w salonie, ale naprawdę nie było mi do śmiechu. Co za ludzie miastowi, zestresowali mi kozę, jeszcze im przestanie mleko dawać. Nie rozumiem w ogóle takich ludzi. Chodź Maryla, idziemy. Tym razem Magda i Tomek zdecydowali się zaprosić na rozmowę 25-letniego Kanata, który ma azjatyckie korzenie i wychowywany był w tradycyjnej wielodzietnej rodzinie. Jestem dobry brat. Mieć 9 braci i siostr, umiem wychować dzieci. Aż się boję zapytać, czemu pan tak dziwnie wygląda. Wracam ze szkoły karate. Czy to jest rasistowskie? To jest pytanie. Wydaje mi się, że troszeczkę może być. Bo mamy aktora, Azjatę, i oczywiście, że w programie Idealna Niania, skoro jest Azjata, to od razu musi być przy okazji także mistrzem sztuk walki. Woo! No proszę mi powiedzieć, ma pan jakiś kontakt z dziećmi, zwłaszcza polskimi dziećmi? Tak, oczywiście, bo najwięcej dzieciaków jest polskich. I ja ich wszystkich trenuję. A jakie pan ma metody wychowawcze? No bo wiadomo, pan jest człowiekiem z Dalekiego Wschodu, tak? Czy jakaś kultura, tradycja inna? No, jak dziecko się nie słucha, to łamie ręką jak deseczkę. Szacunek, tradycja i siła ręki. Ja jestem zawsze za dyscypliną, więc pan karateka przypadł bardzo mi do gustu. A na czym to polega, tak w skrócie, jakby mi pan mógł powiedzieć? Na szanowanie starszych ludzi. Aha. To jest bardzo, bardzo ważne, bo dzieciaki muszą szanować starszych. No, to racja. Dobre słowa. Tak.
Nie ma alkoholu, nie ma papierosów. A nie, to jak tak, to ja wychodzę. Dziękuję, miłego dnia życzę. O, mamy dwójkę dzieci, chłopczyk, dziewczynka. Dziewczynka 6 lat, chłopczyk 3. Pykowałam 9 urodzenie, urodzinstwo. Pralam, gotowałam, wszystko robiłam. Kurczę. Super. No to super, super. Sayonara. Dlaczego musieli z niego karatekę zrobić? Jezu! Azjaci potrafią też inne rzeczy, wiecie? W spotkaniu z Kanatem pomyślałam, że skoro polskie nianie nie dają rady, to ten Azjata będzie dobrym wyborem. Dobra, teraz stawiamy w komentarzach, które dziecko najpierw złamie ręką. Chłopca czy dziewczynkę? Magda i Tomek już kolejnego dnia zdecydowali się zaprosić Kanata na próbę. Ja nauczyć ich dzieci dyscyplinę. Nauczyć ich karate. Okej, to my na 2-3 godziny uciekamy. Dobra. Zostawiamy pana z dziećmi. Jakie pan ma plany? Poćwiczymy, nauczy karate. Ale bezpiecznie chyba. No, oczywiście, bezpiecznie. No, to dobrze. Dobra, no mam nadzieję, że sobie pan poradzi. Okej. Okay. Powodzenia. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Czy nianiek karateka ustawi sobie dzieci? Czy w ukrytych kamerach rodzice obejrzą prawdziwe kino akcji? A może nawet mrożący krew w żyłach horror? No przekonajmy się, połowa odcinka. Raczej ta druga opcja, raczej ta druga. Jaka piękna, popatrz jak to grzeczne. Jasieka posłuszna? No? Ty byś ją musiała z 10 razy poprosić, żeby takie coś ubrało. No, tam już. Mówiłem! Zacznie się od łamania deski, przejdzie się do łamania dzieci. To jest nazwa się karate. Też bym tak chciał. Myślisz, że dasz radę? Chodź tu, siadaj. W sumie to nie jest głupie. Jakbym, nie wiem, składał jakąś szafę z Ikei i by się okazało, że jakaś część nie do końca pasuje, mógłbym ją sobie tak po prostu ręką przeciąć. Po prostu pyk i przecięte, idealne. Siadaj, spróbuj. Kiedy zobaczyłam, że namawia dzieci do łamania desek, po prostu zamarłam. To nie boli. Po płaczu tej dziewczynki stwierdzam, że ona chyba wcześniej to już próbowała. I wie, że to boli. Patrz, nic nie ma. To nie boli. Karate to jest spokój. Na początku ta zabawa z deskami wyglądała niewinnie. Ale później, gdy Julka zaczęła płakać, stwierdziłem, że to już nie jest zabawne. A jeszcze troszeczkę zabawne jest. Jeszcze chwilka. Daj mi nąciaku. Przytulisz mnie. Chodź. Ojej. Bo się wystraszyli. Nie chcesz, mama, zaraz. Jednak te sprzęty są niebezpieczne. No. Patrz się, Julka, patrz. No, nie powinien tak przy nich wymachiwać takim czymś, wiesz. Patrz się tutaj. Nie chcę. Mama, ja już nie chcę grać w tym programie! Do domu mnie weź, do domu! Będziesz, knojku, grać w tym programie, bo pan reżyser powiedział, że zapłaci dopiero po nagraniach. Dobrze. Płaczące dziecko zostawił w pokoju, przecież to nie na tym polega opieka. Sam czy sam? No, dzieciaczki? Mogę iść? Bierz. Ja też mogę zjeść. Chodźcie tutaj. Bierzemy rękami i jemy. No chyba zwariował, no przecież po całym pokoju to rozniosą. Najpierw pokłon do jedzenia. Podziękować tu. Tam będzie. Jeszcze raz. To na podłodze w domu je? Smakuje wam? Pyszny ryżyk, nie? Kiedy zobaczyłam, że serwuje dzieciom obiad na podłodze i każe jeść rękami, pomyślałam, że jednak kiepsko z jego manierami. Oj, przepani, pani przesadza. Ja całe życie jadłem obiad z podłogi i proszę... Dzieci, jedzcie obiad przy stole, błagam. Jak ich nauczy tak, to oni będą... No będą tak jeść po sobie, wiesz, jak... Dlaczego ja w ogóle pomyślałem, że on jakoś normalnie pokroi banana? Przecież wiadomo, że nie zrobi tego normalnie. Jezu, kocham ten program. No, miecz w domu, przy dzieciach. Ja to jest miecz, spokoju, ja pierdzielę. Bez przesady. Oj. Przecież zniszczy coś, no bez jaj, kurde. Gizmo, gizmo. Nie! Zostaw psa! Błagam, zostaw go! Chodź tu. A po co mu? Mój piesek? Ładny jest.
Ładna piosenka, chodź, chodź. Ja ci coś pokażę tu. Co on mu zrobi? A pies się załatwia na polu, nic mu nie musisz tam pokazywać. Na polu? Chyba pani chciała powiedzieć na dworzu, co? Ja będę ziemkami, a ryż jest do zbierania tą muzyczką. Piesek! Co ja widzę? Co to jest? Kiedy zobaczyłam go, że on idzie z tym mięsem, pomyślałam, że zabił mojego psa. Popatrzcie, co on robi w ogóle. Ej! Jezus Maria, to jest nasz pies, to ja pierdzielę. Jezu! Czy to jest Gizmo? Nie! A jak nie? Przecież jakie takie łapki malutkie jak on. Cześć, Tomek! Ja pierdzielę. Zapomniałam ci powiedzieć, że sąsiad ma przyjść po wiertarkę. Dzień dobry. Kim pan jest? To ja się pytam, kim ty jesteś. No ja przyszedłem po wiertarkę. Złamie chłopu kręgosłup, złamie chłopu kręgosłup. Trzymamy kciuki. Jaką wiertarkę? No, bo swoją wiertarkę, którą pożyczyłem. Złodziej! Taki złodziej. Ej, to sąsiad. Ej, chłopie, wyluzuj. Złodziej! Dobra, przyjdę później. Ma jakieś manie przysiadło? Jezu! My się zamawiamy co robi! Ej, chodź szybko! Jezu, tam mu coś zrobi! Proszę, proszę! Jezu, człowieku! Co ty robisz? Przestańcie! Macie naprawdę państwo szczęście, że ten karateka obiecał swojemu mistrzowi lata temu, że nigdy nie wykorzysta 100% mocy. Bo jakby wykorzystał 100% mocy, to ten sąsiad, który przyszedł po wiertarkę, byłby już martwy. Co się tutaj dzieje? Pan mi za to zapłaci! Przepraszam pana! Niech pan popatrzy, co mi pan z uchem zrobił! To nasz sąsiad! Ufa mu chciał. Jaki sąsiad? Złodziej! Nie, sąsiad! Sam żeś jest złodziej! Miał się pan dziećmi zajmować! Zajmował! Złodziej przyszedł! No ja panu pokażę zaraz. Poczekajcie, ja mam wszystko nagrane. Proszę patrzeć. Dobra, nie dam ludzi. O Jezus, Mary, dobre, dobre. Gdzie jest pies? Dlaczego pan chciał zrobić obiad z mojego psa? Z psa? No, a co tam leży? A gdzie jest pies? No. Gizmo! Mam uczulenie. Kicham na psa. To co to jest tam? Królik. Chciałem ugotować królka. Dla waszych dzieci. Koniec, dziękujemy panu już. No, ja to masz chusteczkę. Niestety. Mam, proszę. Ja wszystko robię dobrze. Niedobra rodzina. I ma pan rację. Ma pan rację w 100%. Ej, no ale tak serio, w sumie to on nic złego nie zrobił. Chronił dom przed złodziejem, ugotował obiadek, uczył dzieci samoobrony. Jakby to czemu kolesia zwalniać? A, zapomniałem, przez rasizm. Kolejna kandydatka na nianie to 39-letnia Bernadetta, która od kilku miesięcy próbuje rzucić palenie. Okej, to jest ciekawa informacja, bo nie dowiemy się, co ta pani w życiu robi, jakie szkoły skończyła, jakie ma doświadczenie z dziećmi. Nie, to jest wszystko nieważne. Nas interesuje to, że ona rzuca palenie. Zależy mi na tej pracy, ale nie wiem, jak to będzie, no ale palenie przecież nikomu nie szkodzi. W sumie to każdy przecież pali. Prawie każdy pali, ja paliłam, już nic mi nie... Myślę, że będą wyrozumiali, jacyś normalni. Przy dzieciach też tak pani będzie paliła? Ale jak to? Nie mogę dmuchać dymem ze szlugów dziecku w twarz? Słaba ta rodzina, jacyś tacy sztywni, Nie, nie, przy dzieciach... Na dzień dobry dmuchnęła mi dymem w twarz. Co za bezczelna baba. Ja mam taki elektroniczny, on to ale, jest po prostu takie truskawkowe i to nie szkodzi. Ja wiem, bo to już jest udowodnione, też... że te elektroniczne w ogóle... A przepraszam, czy przy dzieciach pani też będzie chciała palić? Nie, tak? No przy dzieciach to... Nie, ale wie pani, ja wychowałam dwóch synów, wielkie chłopy i paliliśmy z mężem, proszę ale panią. Ale nasze dzieci nie muszą. Nasze, przepraszam, gdzie pani wychodzi? Bo jeszcze... Nie, bo ja jednak spróbuję tutaj sobie jednak zapalić, bo pani... Nie, przepraszam, może pani wrócić na miejsce, po co? Ale wie pani, ja tylko sobie tu przecież to państwo tam nie leci, ja sobie tu tylko... Oj, tam dwa malutkie bruszki, byku, daj spokój! Mochnę. No ja rozumiem, ale to przyszła pani na rozmowę o pracę w tym momencie, musi pani palić. No to przecież dwa razy tylko pociągnęłam. Niania cyklon B. Jeszcze uważała, że to my rozdmuchujemy problem. Dopiero pani skończyła, już pani zaczyna. Dzień dobry! O, przyszła nasza córka właśnie, to jest Julka.
No, Juleczko. O, się balą, dzieciaki! Chcesz spróbować arbuzowy? Przeszkadza ci to? Popatrz, jak ładnie pachnie. Czujesz truskawkę? A ja mam jeszcze takie coś, co chciałam jeść. To co? No dobra, niech będzie. Ja się Siszy nie spodziewałem. Sorry, kocham tą kobietę, ona jest wspaniała. Chce być pani moją opiekunką? Nie, ja się serio pytam. Potrzebuję opiekunki, która będzie mnie wyciągać z wanny, gdy sam nie jestem w stanie wstać. Naprawdę, szukam może pani pracy? Proszę to zabierać z tą. Już pani to... wszystko podziękujemy już pani. No podziękujecie. No to podziękujcie. Chyba jestem, czy znajdziecie... No, pani wypada czy znajdziecie kogoś? Dziękujemy bardzo. Na pewno znajdziemy. Ważne są inne rzeczy, proszę panią. Ważne są inne rzeczy. Tak, przede wszystkim zdrowie. Do widzenia. Ostatnią kandydatką na nianię, której Magda i Tomek postanowili dać szansę, jest 29-letnia Małgosia, która w ogłoszeniach chwali się dużym doświadczeniem i referencjami. Nie mam własnych dzieci, no bo one, no niestety ciąża strasznie niszczy figurę, a mi bardzo zależy na tym, żeby ładnie wyglądać. Ale to nie przeszkadza temu, żebym mogła się zająć z dziećmi kogoś innego. No przecież jeszcze dostanę za to pieniądze. A pani wcale nie brzmi, jakby miała zaraz porwać nasze dzieci i wmówić im, że jest ich mamą. Wcale tak nie brzmi. A jakie ma pani w ogóle doświadczenie? Ogólnie, jeżeli chodzi o pracę, to nie za duże, ale mam młodsze rodzeństwo. Aha. I często się nimi zajmowałam, ponieważ rodzice byli bardzo zajęci. Mam dużo twórczych pomysłów, a też mam dobry kontakt z dzieciaczkami, ponieważ skończyłam kurs też animatora, więc gram również na bębnach, mam własne instrumenty i również uczę dzieciaczki muzyki, wrażliwości takiej muzycznej. Aha. I bardzo lubię tańczyć. Miła, atrakcyjna kobieta. Jak dla mnie bomba. No i stary się już zakochał. Proszę pana, nie szukamy panu drugiej żony, szukamy niani. Maszelka właśnie bardzo lubi, tak, lubi tańczyć, lubi śpiewać. Ogólnie żywa dziewczynka. Mają państwo córeczkę, jak fajnie, ale to jest tylko jedno, jedyne dziecko? No nie, nie, jeszcze mamy syna. O, rewelacja. Zawsze marzyłam o takiej parce. Właśnie chłopczyk, dziewczynka to jest po prostu najwspanialsze, co się może człowiekowi przytrafić. No ja niestety tutaj nie miałam tyle szczęścia. No, ona te dzieci porwie jak nic. Teraz jestem absolutnie pewien. Mąż mnie zostawił, zdradził i oszukiwał. No więc no, potrzebowałam dużo czasu, żeby się zebrać w sobie. Powiem pani szczerze, że to mnie wszystko tak zaskoczyło. No, na pewno musiało być pani ciężko. No, ale już zbieram się w sobie i jest już lepiej. Zrobiło mi się bardzo żal tej kobiety. Marzyła o rodzinie, o dzieciach. Wszystko jej się nagle posypało. Po prostu jej współczułam. Odezwiemy się do pani na pewno. Świetnie. To będę czekać na telefon. Jasne. Na pewno zadzwonimy. Dziękuję bardzo. Miło było poznać. Proszę bardzo, pani kandydatka. Jejku, jacy to są fantastyczni ludzie, tacy mili i współczujący. Chciałabym dostać tą robotę. Po całej tej rozmowie wydawało mi się, że w końcu trafiliśmy i będzie to strzał w dziesiątkę. Okej, dziwna, tajemnicza muzyka w tle. Okej. Pani Małgosia zgodziła się przyjechać na próbny wieczór już następnego dnia po telefonie Magdy. Proszę bardzo, zapraszam na górę. Dziękuję. Jak droga? Korki były? A ja powiem pani szczerze, że tak. Ciężki jest dojazd tutaj, niestety. Niestety. Troszkę mi zajęło. Proszę bardzo, zapraszam. Dziękuję. Wspominałam, że ja się boję dzieci. No tak. Proszę bardzo, zapraszam. Dzień dobry. No, dzień dobry. To jest właśnie królestwo. W zasadzie Julki. Fajnie. My na 2 godzinki uciekamy i... Mam nadzieję, że będą w dobrych rękach. No. Ja dziewczyna, ja! Ślicznie, ja będę miała tak samo. Tak. Chodź, dobra, czekamy. Ja dziewczyna, ja! Pomalować pisać kontakty. Niania Małgosia w sekundę złapała kontakt z dziećmi Magdy i Tomka. Jakie jeszcze talenty ukrywa? Rodzice przekonają się o tym dzięki ukrytym w całym domu kamerom. Patrzcie. Jaka fajna książka. Co wy tutaj macie? O, Afryka. Cholera jasna, minionki. Nawet tutaj mnie prześladują. Co to jest? Żyrafa. Julki ulubiony atlas. O, popatrzcie, cała Afryka. Wiecie, że w Afryce jest taki fajny taniec? Jak? Wiesz, jak tańczą w Afryce? Poczeka zainteresowana. Na podejście widać. Fajnie. Chcesz zobaczyć? Fajnie.
Ignaś, chcesz zobaczyć, jak tańczą? Julka lubi tańczyć, więc wiesz. Patrz, zainteresowała się. I uwaga, ładnie, prostujemy kolanka, uginamy kolanka, hop, 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 szybciutko, 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 hop, 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 hop. Dla mnie taniec brzucha był niczego sobie. Ja już wiem, że panu nic w tej kobiecie nie przeszkadza. My już to wiemy, zrozumieliśmy to. O kurczę, Felek. Wiecie co? Poczekajcie tutaj chwileczkę, dobra? No dobra, a teraz co kombinuję? Masakra. Poczekajcie tutaj chwileczkę, dobra? Gdzieś się wybiera, czy... Dzieci zamkła samych w pokoju, trochę niefajnie. A teraz wam, dzieciaki, zrobię prawdziwą szkołę przetrwania. Zamykam was w tym pokoju na miesiąc i macie przetrwać. A co macie jeść? Nie wiem, ścianę gryźcie czy coś. Słuchaj, możesz przyjechać, mam teraz godzinkę wolnego czasu. No. Jaki Krzysiek? Misiek? Co ona powiedziała? Krzysiek. Krzysiek? Tak. Twoje ręce to naprawdę takie cuda działają. No proszę. Jaki masaż w ogóle. I koniecznie weź oliwkę, dobra? Baby, ja się bez oliwki nigdzie nie ruszam. Okej, wróciła. No. I jak tam, dzieciaczki? Wszystko w porządku? Widzę, że się dobrze bawicie. O, jaki ładny delfin. O, jaki super... O, wąż. Ja się nie boję węży. Ja się nie boję węży. Znowu coś kombinuje. No, no widzisz, no już to chyba przyjechał. Cześć, witam cię serdecznie. No cześć. Kurczę, widzę, że... Ej, popatrzcie, dzieci się malują, same zostały. Wypiękniałaś normalnie. Mamkę, odwal się ode mnie, ja się bawię doskonale. Słuchaj, przyjechałem najszybciej, jak tylko mogłem. No i bardzo dobrze. Słuchaj, gdzie będziemy się rozkładać? No ja myślę, że najfajniej na górze, wiesz? No to chodźmy. Rewelacja, fajnie, że tak szybko przyjechałeś. O, jak się cieszę. Jakąś walizę niesie, popatrz. No, co to w ogóle? Co oni będą robić? Korki, ale wiesz, no... W ogóle się dziećmi nie interesuje, w ogóle. Dziećmi? Jaki... Rady, miałam się dziećmi zajmować! No mówiłam, że ma pilnować jej, no to gdzie ona poszła? Do pokoju obok, no proszę cię. Rozbierać się, zupełnie. Dokładnie. A ja w tym czasie, słuchaj... Ej, a może byś chciała, żebym ubrała sobie to? Ty, ale co, podoba ci się? Tak, tak? Żono, ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Niech kontynuują. Tram! Powiem ci, że zniewalające, jak się wyglądasz. O, kaciaczku, jeszcze lepiej. Czuję się bardzo niekomfortowo, ba bardzo. To już jest przegięcie. Mój ręcznik w naszej sypialni, no bez przesady. A dzieci, o dzieciach w ogóle zapomniała. Ja tam wolałabym skoczyć od razu do łóżka. Na razie nic z tego. No, ach. Kusisz, ale... Owszem, kuszę. A może tak? Burdel chce zrobić z naszego domu, z naszej sypialni. Co ty na to powiesz? Że on tak może sięgnął ten ręcznik? Powód. O. Spokojnie, rozluźnij swoje ciało. Widzę, że jesteś spięta. Ja spięta? Podnieś troszeczkę głowę. Mam nadzieję, że ktoś z was ogląda ten odcinek na moim kanale z rodzicami i czujecie się równie niekomfortowo jak ja. To co? Zabierasz się do pracy? No, oczywiście. A, jeszcze jakiś nieznany pan z baseballem wszedł im do domu. Te dzieci będą miały skrzywioną psychikę. Ja jestem rozluźniona. A kto to jest w ogóle? Popatrz, jakiś gość. Wiem. Bardzo cię proszę, tu nóżkę pośpiewam. Ooo. Będziemy się zajmować tobą. Ej, psychopataj! Mam cię, słuchaj, co tu jest? Co się dzieje? Ale jakim prawem ty w ogóle to wszedłeś? No, to ja bym chciał zamówić dla tych dzieci dwa razy długoletnią terapię u psychologa. Słuchaj, to jest... Muszę do masażu zostać, człowiek, ale po zrozum. Nie, no, nie, jakim prawem? Nie dobieraj sobie nie dobieraj. Stój, popatrz, stój! To nie jest... Ej! Panie Boskie! Ja nie mogę. Ej, Tomek! Jakim prawem ty w ogóle przyszedłeś? Daj mi jeden dobry powód, zanim rozwalić głowę. Możesz mnie nie śledzić? Jestem w pracy! Człowieku, spójrz, że chłopie, jestem masażystą! Nie, z tobą pozdrowię za chwilę. Dlaczego mnie śledzisz? Nie śledź mnie! Zostaw ją! Ja im kurwa pokażę. No, zdecydowali, że to jest dopiero teraz dobry moment, żeby pójść do tego domu i to wszystko przetrwać. Nie moment, w którym wbiegł im do domu mężczyzna z baseballem, do domu, w którym mają dwójkę dzieci dosłownie. Nie, 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 dopiero teraz jest odpowiedni moment. Mhm. Zostaw ją! Ja się nie bawię, rozumiesz? Zostaw! Jak zobaczyłam, że oni się biją, byłam przerażona. To wyglądało jak kino akcji. Szkoda, że w moim domu. Ja ci dupa... Dlatego spróbuję!
Ale co, muszę przyznać, w tym programie rzeczywiście dzieje się dużo więcej rzeczy niż w innych paradokumentach. Kim jesteście? Co to jest? Laptopem mu przełożyła. Byłem w szoku, jak Magda dała temu facetowi w łeb laptopem. Dobrze, że laptop przeżył. Co pani narobiła w ogóle? Nie przepraszam, ale ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Jak dla mnie, nadal idealna niania. Pokaż. Wszystko mam tutaj nagrane. Ale jak to państwo nagrywali wszystko? A czy pani myślała, że panią zostawimy tak po prostu bez kontroli, bez nadzoru? Na rozmowie kwalifikacyjnej niania nie wspomniała, że ma eks-męża psychopatę. Dziwnym trafem zapomniała. Pokazać pani, jak wyglądają moje dzieci? Proszę bardzo, tak wyglądają moje dzieci. Niech pani wejdzie, proszę bardzo. Tak wyglądają dzieci. Super? Świetnie, tak? Julka cała twarz pomalowana, Ignaś tak samo. Co, miło panu, przyjemnie? Przepraszam najmocniej, naprawdę. Dobrze, ja panią odprowadzę, proszę, naprawdę, do widzenia. Po poszukiwaniach niani byłam totalnie załamana. Okazuje się, że znalezienie dobrej niani jest o wiele cięższe niż znalezienie dobrej pracy. No i po raz kolejny mamy piękny morał, bo zawsze jest ten sam w każdym odcinku, w programie Idealna Niania. A morał jest taki: kobiety, porzućcie wszelkie ambicje, marzenia i karierę. Zostańcie w domu, zajmujcie się dziećmi. Dobrze, kochani, dziękuję wam serdecznie jak zawsze na koniec za oglądanie. Napiszcie mi swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach, koniecznie, bo ja to z reguły czytam. A także oczywiście dajcie na koniec łapkę w górę i subskrypcję i wejdźcie na mojego Instagrama. Dobra, kochani, dzięki wielkie za oglądanie. Oczywiście jak zawsze widzimy się w kolejnym odcinku za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia.